Witam Państwa, Panie i Panowie. Moje szanowanie i powitanie z Kanady. Chcę powiedzieć parę słów co do szopki, która powinna się zbierać w Warszawie na początku listopada. To bardzo zabawna szopka, którą organizuje przedstawiciele tzw. opozycji, tzw. prezydentowi Rosji Putinowi. A próbują ogłosić powstanie tzw. rządu na wygnanie, nie mniej, nie więcej. Brzmi, prawda? Większość Państwo o tym nie wiedzieliście, a ktoś wie aż od dawna. Jestem więc człowiekiem skromnym, a dlatego staram się mówić o tym, co podano w źródłach otwartych. Zresztą to już w źródłach polskich, a one są otwarte. Można więc o tym mówić. A o te źródło rosyjskie też otwarte. Co prawda, powinni się wstrzymać wymioty, patrząc na twarzy te. Але прошу. Смотри, тут крайне симпатичный мне Илья Пономарев. Ты понимаешь, о ком я говорю, да? Он взял, назначил, объявил съезд народных депутатов России, избранных в допутинские или в раннепутинские времена, сделать этот съезд народных депутатов, который должен пройти в Польше, который должен собрать всех деятелей оппозиции, способных заниматься политикой. От назвиска сон ружне. Пономарьев, Абрамович, Дерипаска, Ойчайцы, сын Гудковове, Фейгин, а як мавяли земляне, номене сунт одиоза. Imiona smutne wiadome. Mniejsza z tym, a chodzi mi o tym, czym jest ta szopka. Bo źle pachnie. Nie, nie, niedokładnie. Bo naprawdę pachnie najdroższymi perfumami. Źle pachnie ona politycznie. Owszem, dla tych niektórych na Zachodzie, kto ma nadzieję na fors z Rosji, to wszystko pasuje. Szczególnie jeśli ta szopka obejmie władzę w upadającej Federacji Rosyjskiej. A dokładnie to nie Federacja oraz nie Rosyjska. To zombie byłego imperium, to trup, który się rozpada na naszych oczach. A więc tym, kto chciałby mieć do czynienia z tym zombie, taka idea jest jak najbardziej pasująca. Przecież można będzie powiedzieć, Rosja jest wolna, demokratyczna, także powiedzieć jak wówczas Condoleezza Rice do Michaila Saakaszwili. Ostygnij, Misio. No i tak samo do Zełenskiego. Ostygnij. W Rosji jest nowy rząd, ona została wolna, demokratyczna. Kapituluj sobie. Rosja teraz jest wolna i nie będziemy ją czepać. A czy będzie przy tym lepiej dla ludzi mieszkających w Rosji, na Zachodzie, a szczególnie dla sąsiadów Rosji? Dla Ukrainy, krajów bałtyckich, to już dokładnie Zachód. Dla Gruzji wreszcie. To od moja odpowiedź. Nie. Nie będzie. Pozwolę sobie zacytować bardzo odiozną postać, które bardzo nie lubię, Aleksandra Glebycza Niewzorowa. Zwyczajnie, ja go nie cytuję, bo bardzo źle do niego się stosuję. Szczególnie jak człowiek powiązany z krajami bałtyckimi, nie przebaczy mu. Ale nawet zegar zapusty raz na dobę pokazuje słuszny czas. Zaś Niewzorow zawsze był łańcuchowym psem putinowskim. A teraz niby się zmienił, bo zmieniła się koniunktura. A również chcę
chce zeskoczyć z pociągu, który leci w przerwie. Również przyłącz do zdrady mał krwi. Ten Glebycz zdradzał wszystko i wszystkich. Ot, co mówi, wcale słusznie. Wszystkie marzenia o wolnej Rosji są niczym. Tam jeszcze w ciągu 50 lat będzie kwitnął nacyzm. Я думаю, что вот эти все мечты навальнистов о свободной и счастливой России, это, конечно, абсолютный бред, потому что Россия в течение ближайших 50 лет не сможет избавиться от нацизма и от активных носителей этого нацизма. Барза проще не называть русских нацистами и фашистами. Бо нацисты и фашисты хоть бы что там робили для властных народов. A ruska rządząca banda swój naród uważaja na brudy i śmiecie. I to bez przesady. A kto mówi o tym, że u opozycji w Rosji związane ręce, klamuje. Bo opozycja jest taka sama. I никакие либералы не смогут произвести чистки, да, когда все переменится, потому что их руки будут связаны их же собственными принципами, декларациями. Невзоров ma rację. Mówiąc o mocnym i agresywnym nacystko-faszystkim podziemiu w Rosji, które się ukaże i zechce kogoś napaść. I wsia вот эта патриотическая нечисть, она, которая выкормлена Путиным сейчас, она будет жить, действовать и все равно будет существовать очень активное, свирепое нацистское подполье, которое будет жужжать реваншизмом, который будет ждать возможности снова превратиться в нацистско-фашистское государство и напасть. Для чего уважаем всепрежновый жонд в России лепей не бенде? Которые сон варианты такого жонда? Вариант пепши. Были чекисты. Президент Патрушев, челтаци сами за отрачение Путина. Proszę Państwa, Putin nie z księżycia urwał się i nie z piekiel wylazł. Go wyciągnęli do Kremla tacy sami czekisty. Taki reżim nie będzie miał rozisk putinowskim nawet kosmetyczny. I naturalnie będzie kontynuował męczyć narody Federacji Rosyjskiej i pograżać sąsiadom. Warunek drugi, tak zwana opozycja. A jeszcze zrobią prezydentem Nawalnego, który jest obecny w więzieniu. Okej. Jeniec sumienia w więzieniu. Ale mówię o nim, co chcę. Nie wysyłałem go do Rosji, ani namawiałem tam jechać. Nawet zostałem udziwiony, kiedy to uczynił. Również nie rzucałem go do pierdla. Nie truję go rzeczowinami chemicznymi, więc mówię, co chcę. Posłuchajcie po wypowiedzi Nawalnego przed jego aresztowaniem, a zobaczycie, że to Putin. Putin numer dwa. Po trochę innym płaszczykiem. Co miał o Krymu? Że Krym to Rosja. A jeszcze? Nazwisko mam ukraińskie, a banderowców wśród przodków nie było. No, co chodzi? Jasne, że nie było. Czy nie mniej odiozna Ksenia Sobczak? Co mówiła, kiedy kandydowała na prezydenta co do Krymu? Krym to nie talerz, który podaje tam czy siam. Jeszcze coś nie zrozumiały? Oni wszyscy będą pograżać sąsiadom i całemu światu. Tylko co mają z zachodnią kasę. To jakie wyjście z tego wszystkiego? A to wyjście widać gołym okiem. Rosyjska Federacja powinna się rozpadać. Rozpadać się na kawałki na niezależne państwa. Któż z ruskich powie,
Co ty gładasz? Przecież żyjemy w Rosji. To życie dalej. Będziecie mieszkali, gdzie mieszkacie. Tylko zamiast potwornego zombie za nazwą Rosyjska Federacja będzie gdzieś dziesiątka niezależnych państw. Niektóre potworne, niektóre mniej potworne, a co robić? A może się stać, że jedno czy dwa zostanie mniej więcej przyzwoitymi, a nawet godnymi człowieka. Od po rozpadzie Związku Radzieckiego powstali okropny Turkmenistan, nieludzka Białoruś, a także w pełni cywilizowana Estonia. Tak samo z Rosyjska Federacja, kiedy się rozpadnie. Mówię nie jeżeli, tylko kiedy. To terytorium na mapie już niepotrzebne. I eksperyment z tak zwaną Rosyjską Imperią, który się zaczął stulecia temu, wyczerpał sobie ostatecznie. Od właśnie to, czym chciałem podzielić z Państwem. Robić sobie wnioski, możecie z mną zgodzić, czy nie zgodzić, a ja Wam życzę wszystkiego najlepszego. Powodzenia na razie.